Witam bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj w sklepie mamy Wukonga. Wukonga i skiny piłkarskie. Dużo osób pytało, czy są skiny piłkarskie, czy będą skiny piłkarskie, są teraz z Wukongiem. I lotnią do Wukonga też legendarną. Wukong kosztuje 2K, lotnia 2K, skiny piłkarskie po 1200, wuwuzela 800, zbierak piłkarski ten z butem 500 i lotnia 500. Tu mamy jeszcze rzadki zbierak Spikey. On jest prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale chyba z pierwszego sezonu, więc jeżeli macie takie fałdolce, a lubicie kolekcjonować, polecam ten zbierak kupić. I Jungle Scouta. Jungle Scout nawet spoko skin, ale nie do końca, nie podoba mi się do końca. Mamy też ten taniec fajny. Bardzo fajny taniec i breakdance'a, też spoko. Dobra, i teraz chciałem wam pokazać Wukonga. Jedna osoba mi napisała, że nudne jest to, jak pokazuję wam plecaki ze skinami i tak dalej. Jeżeli ktoś nie chce oglądać, proszę sobie przewinąć wideo do gierki. A teraz wam pokażę właśnie strój z plecakami. Ogólnie Wukong jest fajnym skinem, tylko że jest troszeczkę za duży. Zobaczcie, bez plecaka. Aha, bez plecaka, super. Bez plecaka wygląda nawet spoko, prawda? Na początku był bez plecaka, potem dodali do niego te flagi. Dobra, z pelerynką, nawet gdyby pelerynka miała troszeczkę inny kolor, tarcza pasuje. Tu pasuje. Tu pasuje, chociaż nie stylistycznie, ponieważ to jest nowoczesne, to jest taki średniowieczny, powiedzmy, ta zbroja. To nawet. Do Wukonga naprawdę dużo rzeczy pasuje. Skrzydła ładnie wyglądają. To nie, niestety. To też nie. Plecak nawet. Flagi, no to idealne, no bo przecież są od zestawu. Astro. Ten plecak. Ten net spoko pasuje, tylko że no też nie jest stylistycznie. Nie. Nie do końca. Rupieciarz kolorystycznie pasuje tylko i wyłącznie. To nie pasuje w ogóle. To pasuje nawet, powiem wam szczerze, ta pizza. Steelcast nie. Tagback nie. Nie. Wydaje mi się, że Wukong jest takim troszeczkę skinem do kolekcji. Bo jest mało grany, mało osób nim gra, jest do kolekcji. I teraz tak, weźmy sobie właśnie tego backblinga. I teraz tak, czarny rycerz, ładnie. Karbid, nie. Tutaj nawet, powiem wam szczerze, to ładnie wygląda. Te flagi z naszą awangardzistką. Tu to samo będzie. Tutaj. A jedyne co, to ta flaga idzie w ramię chyba, no. Tutaj w ramię wchodzi, nie podoba mi się to. Tutaj nie. Tutaj średnio. Do Omegi. Na siłę, ale nie wiem czy do tego, na ten kolor. Chyba do czerwonego tylko. Do Omena nie. 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 Absolutnie nie. Tutaj bardzo ładnie pasuje. Do Wukonga, no to wiemy. Abstract. Bandoiler. Nawet spoko. Ten nawet spoko. Sokoloko, PS4 absolutnie nie. Tutaj nawet. I tu jest ten skin. Elitarna agentka z tymi flagami była grana na, powiedzmy, bodajże chyba na dwóch customach, które oglądałem, jak pro playerzy grali. I powiem wam szczerze, że bardzo mi się to podobało. Nawet jak był ten turniej, nie teraz co był w Los Angeles, tylko w Las Vegas był turniej, co Ninja grał, to też dużo osób grało właśnie elitarną z flagami. Więc prosi, tak grają. Nawet spoko do połączenia. Tutaj nie. Nie. No tu nawet ładnie, powiem wam szczerze. Nie. Nie. Tutaj ładnie. Tutaj bardzo ładnie. Tutaj absolutnie nie. 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 Tutaj też ładnie wygląda. Tutaj w ręce wchodzą te flagi, ale to tylko chyba tutaj na podglądzie. Normalnie nie. W grze tak się nie dzieje. Nie. Dobra, ja to przelecę po prostu i wam opowiem, bo według mnie Wukong jest tylko i wyłącznie skinem do kolekcji. Nie będziecie grać Wukongiem. O, tu nawet ładnie pasuje. Nie będziecie grać Wukongiem, zaufajcie mi. Troszeczkę się gra Wukongiem i on się bardzo, ale to bardzo szybko nudzi. Więc według mnie to jest tylko i wyłącznie skin do kolekcji, więc jeżeli chcecie jakiegoś skina do grania za 2000, to nie kupujcie Wukonga. Ogólnie taki 8 na 10 jest Wukong, ale jeżeli chcecie skina do grania za 2000, nie kupujcie Wukonga.
Bo mówię wam serio, na podstawie tego, co ja odczułem po kupnie Wukonga i na podstawie tego, co ludzie mówią, no to Wukong szybko się nudzi. Tunet, spoko. Więc, dobra. Przeleciałem wszystko. Bierzemy Wukonga. Zbieraka nie mam do Wukonga niestety i nie chcę kupić, bo też mi się nie podoba. I lecimy szybko w gierce, go pokażemy. No ogólnie skin jest bardzo szeroki w barkach. Taki troszeczkę zasłania nam, delikatnie nam zasłania widoczność. I miałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chcecie zobaczyć skiny piłkarskie, też nagrałem o tym odcinek z Ernestem i z chłopakami, z Molestą i z Jagmikiem. Link w opisie, jeżeli byście chcieli zobaczyć. Dobra, my lecimy szybko tutaj na przyjemny. Buty ma trochę tak jak Aladdin. Wukong też jest skin w LoLu, nie skin, postać w LoLu jest Wukong i jest bardzo wzorowana na tym. Dobra, Wukong pasuje do każdej lotni. Jest taki troszeczkę z tą zbroją przesadzony, ale tak to mówię, tak 8 na 10 bym dał, naprawdę. Nawet spoko. Dobra, lecimy szybko jakieś, nie wiem, tutaj. Żadnych potionów. Trochę lipa, ale trudno. Dobra, Wukong z flagami jeszcze jest większy niż był. Dlatego według mnie powinien być grany bez flag, bo no trochę tak zasłania tą widoczność. Widzicie, jak patrzę się tak, to nic nie widzę z przodu. Dobra, jeżeli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę w górę. Dajcie mi znać, czy ten odcinek jest spoko, w sensie czy pokazywać te backblingi i skiny z backblingami i tak dalej, czy chcecie to widzieć. Zostawcie mi też komentarz odnośnie tego, jak wam się podoba skin. Z oceną waszą, bo ja daję takie 8 na 10, powiedzmy, za całego skina. I dajcie mi znać, jak wam się podoba nowe intro. Bo chyba to jest najlepsze w tym odcinku, co? Dobra, do zobaczenia, cześć!